Siema, siema. Jak mnie słychać, jak mnie widać, chyba okej. Okay. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim streamku. O, piękne, gorące, że ja pierdolę po południu. Przypomniałem sobie właśnie, że miałem mówić po angielsku, ale trudno, może następnym razem. Następnym razem może nie zapomnę. Także tak, wczoraj był Beat Saber, wczoraj żeśmy się pomachali, wczoraj żeśmy się męczyli. Więc dziś wracamy do StarCrafta, trzeba skończyć tą kampanię. Mam plan skończyć tą całą kampanię na streamie. Przynajmniej z podstawki, z Brood Warrior to się zobaczy. Anyway. Fabularnie ostatnio w sumie nie zrobiliśmy za wiele. Fabularnie wydarzyło się tyle, że jako Jimmy Gaynor uciekliśmy z... Skąd my właściwie uciekliśmy? Z Tarsonis? Uciekliśmy Mengskowi, tak. Po czym ten, przerzuciło nas do kampanii Zergów, gdzie jesteśmy jednym z celebratoriów. Jesteśmy wielkim, świadomym glutem, który ma pod sobą własny szczep zergów i służymy nie nadrządcy, tylko na świadomości. Czyli jeszcze większemu glutowi z wielkim okiem, który generalnie rządzi całą resztą zergów. Dobra, nowe dominium, let's go, co tam mamy do zrobienia? Co mamy tam na respice? Po pokonaniu i rozbiciu sił Kratosów. Świadomość wycofała Rój Zergów na odległą wulkaniczną planetę Czaj. Oj. Nowe dominium, główne skupisko uli Zergów, planeta Haj. Będę czytał po polsku, będzie śmieszniej. Typie, ale jesteś brzydki. Zasz, please. I znamy tego Orangutana. To chyba ten, Duke. Tym jazdem bez potknięć. Woda! Chruśnie, bołśniem! Wbijamy nową butelkę wody. W ogóle ten. Siemane Kotashi-sano. Jak tam, co tam? Jak tam czwartek? Steamer Way. Wczorajszy. Myślałem, że ci wiadę z Jajdem, ale zanim odpaliłem Jajda, to się okazało się, że jednak nie masz Steama. Nie wiem, czy mnie Twitch oszukał, czy tamten, nie wiem. Anyway, mamy... Hion po czwartkę. Protect. Tak, protect. Ej, właśnie, miałem co sprawdzić, bo dostałem powiadomienie, że zaakceptowali mi emotkę. Teraz, jak ona wygląda? Wygląda chujowo. Aha, do przodu niestety wczoraj internet padł. No dobra, czaję. Internet ma to do siebie, że czasami bierze i pada. No dobra, chronimy po czwartkę. Czemu daliście mi tylko dwie dionki, ziomy? Why you do this? Why are you like this? Tu mamy działka przeciwlotnicze, nie wiadomo po co, okej. Okay. Niech będzie. Pamiętam tę misję, kojarzę tę misję. Oni tu mają czołgi, a ja nienawidzę... Znaczy, czołgi są fajne, ale tylko wtedy, kiedy ty masz czołgi, a nie kiedy twój przeciwnik ma czołgi. Mutaliski są... Jedynie, nie są... Zakrzesiłem się kolom. A 5 minut patrzyłem, jak niestabilny internet miałem, plus Bubu później też miała problem, no. A tam Bubu pisała, że tam chyba w sumie ostatecznie ogarnęła. Siema kamelonka. Siema, jak tam, co tam? Jak tam... Jaki dzisiaj dzień tygodnia w ogóle? Czwartek. Jak tam czwarteczek, jak tam czwartkunio, tak. Dobra. Zapieprzać pominę gały. No, ten pola tutaj po okolicy. Jest nadpiacowy, co się dzieje? Jest one są gorsze niż samolot z papieru, mniej wytrzymałe. Gdybym miał samolot z papieru i gdybym go tu rzucił, i gdyby on jakimś cudem tu przyleciał z powietrzem, to zostałby mu więcej hapsów niż mutaliskowi, przynajmniej sobie HP generuje. Za dużo maili do mnie piszą, jak na to, że nie mam obowiązku nawet nie odpisywać. No okej.
Nie wiem, nie ten. Musicie zatrudnić nową osobę do odpisywania na maile. U nas w firmie, jak zaczął się problem na przykład z zamawianiem obiadów, bo każdy chciał zamawiać skądś indziej, to zatrudnili specjalną babę do... Zatrudnili babę do zamawiania obiadów. Znaczy ona tam niby się zajmuje jeszcze czymś innym, innymi rzeczami. Ale generalnie mamy babę od zamawiania obiadów. Mimo, że on pracuje dłużej niż w innym kraju, ale okej. Okay. Life is bad. Siema, siema. Siema, jak tam, co tam? Jak tam życie? Jak tam czwarte? Jak tam plany na weekend? Dobra, to będziemy chwilę grać, widzę. To nam chwilę zejdzie. Więcej wyspanu, więc... Aha, bo to już jest ulepszone, no dobra. A, jadę do NXG Land. Brzmi spoko. Nie przeczytał całych wywodów moich. Przeczytałem, tylko ten, szybko. Aha, dobra. Nie przeczytałem wszystkich. Zwracam honor. Wczoraj typowi tłumaczyłam, na czym polega praca na jego stanowisku. Okej. Okay. Mimo, że on pracuje dłużej w innym kraju. No to ten. Masz satysfakcję, że pomogłaś koledze w potrzebie, tak. Zapierdalać po gaz. Cyk. Potrzebujemy dionów, potrzebujemy więcej dionów. Komorowska, takie życie, ciężko grać i czytać czat. A ten, po to jest teamerem ten, muszę się nauczyć w multitasking. No i ma się dzienna sama nie zrobi, no. Ten, to mogę powiedzieć, że skoro ja robię robotę za ciebie, to teraz ty, chłopie, zrób robotę za mnie. Zenek pogadankowy, streamek to musi czytać, dokładnie. Miałem coś ulepszyć, miałem co zrobić. Miałem wysłać ich do gazowni, tak. Dobra, wy się tu budujcie. A, nadrządców nie mam, okej. Co tu chcemy ulepszyć? Szybkość czy zasięg? Najlepiej obydwa, tylko obydwu na jazdę dam jady. Dobra. Czy kiedyś ujrzę twoją twarz? Nie mam pojęcia. Generalnie na tym to polega, że streamujemy bez mordy. Znaczy mam mordę, ale no. Animowaną. Jestem piękny i przystojny. Dobra, to by się pasowało ulepszyć. Dajcie więcej. Czy chcemy więcej dionek? Tak, chcemy więcej dionek. Zeglingów nie będziemy robić, bo oni tu mają za dużo czołgów. A zeglingi mają to do siebie, że one padają na strzał. Więc generalnie zanim taki jeden zegling zdąży podbiec, to jego już nie będzie. On się zamieni w czerwoną plamę. Dobra. Wiecie co? Zbudujmy wieżyczkę, sztuk jedną. Tu zbudujemy komorę ewolucyjną. Będziemy sobie ulepszać więcej rzeczy na raz. Żebyśmy wydawali jeszcze więcej pieniędzy, których nie mamy. Dobra. 6 lucialisków. Dobra, tu się ulepszyło. To się ulepszyło przynajmniej szybko, to chociaż tyle dobrze. Dobra, Overlord kolejny. By tu poleć. By tu wleć na zwiat, bo to jest nam do niczego niepotrzebny zasadniczo. Łóżko. Dobra, to tu dajmy pauzę. Jak łóżko, to dajcie mi sekundę. Trzeba się przebiać. Tak, model. Dobra, chyba działa. Miau. Maskę poproszę, żeby łóżko nie zasłaniało. Dobra, maska może być. Jups. Gdzie to była maska? Mamy maskę. Miau. Łóżka mają nawet fizykę. Nie jakąś bogatą, ale zawsze tę troszkę wiglują. Dobra. Jesteśmy gotowi. Także ten. Lećmy mordować ludzi, lećmy popełniać kolejne akty, popełniać, wykonywać, jak zwał, tak zwał. Idziemy mordować ludzi, tak. Idziemy mordować Tajana. Idziemy, uciekaj. Jezus, skąd ich tytuł? Jesus. Stop it. Stop it. Dobra. O, dobrze, jakoś...
Udało się nam przeżyć. To coś nowego. Czy chcemy coś ulepszać? Tak, ulepszymy im pancerz. Budujmy ich jeszcze więcej. Generalnie pasowałoby wbić tutaj, bo tu mamy minerałki. Tu mamy dodatkowy dochód, my chcemy dodatkowy dochód. Potrzebujemy pieniędzy. Płyniemy w długach, prawie jak... Dobrze, nie będę pisał jak, prawie jak kto. Ej, możemy w sumie zrobić im desant. Nigdy nie robimy tej tak misji. Ale zawsze są pierwszy raz. Przechodziłem tę misję kilka razy, ale nigdy... Nigdy nie robiłem diopów. Why not? Why not? Jak to mam? 10? Dobra. Dajcie jadę, ziomki. Wierzę w was. Wierzę w was. Całym serduszkiem. Znaczy... Ja wiem, że nie posiadam serduszka, ale... Wierzę w was... wierzę w was wszystkimi moimi narządami. Tak. Rozjebanet. Dronka. Chodź, poświęci się. Zbuduj nam wylęgarnię. Gdzieś... tu. Wy to stójcie i próbujcie nie zginąć. Dobra, chcę za tam leć. Tu zanim my się ulepszymy, to tutaj nam zejdzie. Overlordy pasowałoby też ulepszyć do maksa. Okej. Okay. Chcę podleć tutaj trochę bliżej. Jeśli się do niczego nie nadajesz, to chociaż nam ten... Posłoń nam mapę trochę. Potrzebujemy więcej minerałów, ziomek, pracuję nad tym, budujemy drugą wylęgarnię specjalnie dla ciebie. Ha, miał gdzie. Widzę, że ten, już lecą klipy, dobrze. Dziękuję bardzo serdecznie, jak nie zapomnę, to wrzucę na Twittera. Mam Twittera, nie wiem po co, ale mam. Dobra, wy się tu produkujcie dalej. Ciężkie to tworzenie klipów, no. Nie takie obsiuba. Czasami jeszcze jest tak, że tam wywala jakiś błąd i rzuca tym paskiem po... nie wiadomo po czym, po całym tym okresie. Boże, zapomniałem zrobić tego posta na Twitterze, wszystko naszykowane. A ten, nie ma sprawy, to tylko śmieszko łańcuszek. A, to już do mnie biegną, to już leci do mnie Margins, okej. Okay. Łyk wodym. Pluśniem, bo uśniem. Mieszko. Mieszko, koleżko. My nawet nie mam kogo dać do łańcuszka tak intensywnie, że mam Twittera. No. To możesz ten. Możesz na przykład nie spingować nikogo, ewentualnie możesz spingować mnie jeszcze raz. I fucked up. Muszę iść, przepraszam, papa. Dobra, spoko. Trzymaj się. Dzięki, że wpadłeś. Mam nadzieję, że nie jesteś specjalnie rozczarowany z teamem. Dobra. Napierdalać. Jezu, 33 stopnie w Warszawie. I pracujesz fizycznie. Jesus. Przecież to są nieludzkie warunki. Jeszcze w Warszawie. Ja nie mieszkam w mieście, ja mieszkam na Wypizdowie, to chociaż mam tyle dobrze, mam przynajmniej trochę mniej tego betonu. Także to już jest coś, to już jest it's something. Ale jakbym miał jeszcze siedzieć w mieście zabetonowanym, to by chyba umarł. Ej, tego sonda ale prawie nie było słychać. Ej, to niedobrze, to... Jezu, to będę musiał to obczaić potem. No to dobrze, to przynajmniej wiem, że sonda lechty nie do końca działają i wiem, że muszę je poprawić w takim razie. To będę miał czym się bawić wieczorem. Dobra, wy zapieprzać po minerały. Powni więcej nadrządców. Ja mam gorąca tylko wracając z klimatyzowanego biura autobusem do domu. No. Ej, bo to też jest przejebane. Jak siedzisz cały dzień w klimatyzacji, a potem nagle wychodzisz. Było akceptowalnie, nie było może... Nie jest może super. Ale z klimatyzacją jest w miarę akceptowalnie, a potem wychodzisz i dostajesz w jej temperaturę od betonu. Diamada, Jano mi oziębło, a to nie wiem, Jano w sumie nie wychodziłem, bo ja pracuję z domu i ja generalnie do pracy to sobie wychodzę pokoju do pokoju. To mnie przynajmniej
Mnie przynajmniej omija wychodzenie Jano. Ja tu gadu, a tu mi się... A tu mi się stakują z te... Odkładają mi się surowce. Ja klimię wszyscy regularnie co 2 miesiące chodzę na zatoki, okej. Okay. Napisała na pole, czy coś nie bierzesz Jano? Jano, z psem wychodzi mój brat. Tak żeśmy się dogadali, że on wychodzi, on bierze go Jano, a ja z nim wychodzę po południu i wieczorem. Dobra. Słuchaj, ty zbuduj nam tu wieżyczkę jeszcze jedną, bo wieżyczki są spoko. Jest w tej chwili mi śpi, jest wyprowadzony, bo byłem z nim przed streamem na spacerze. Teraz śpi, bo jest tak gorąco, że nie za gorąco, żeby się bawić. Dobra, ulepszmy to. Dobra, ulepsz to. Może się nie będziemy bawić w dropy, tylko po prostu tam wjedziemy na pełnej i może nie zginiemy. To też brzmi jak plan. Anyway, w każdym razie będziemy potrzebować dużej ilości idealisków na raz. Jeszcze sobie stanij tu. No, nie stanij, tylko sobie polataj tam, o. W ogóle też dobrze, że dałaś tą maskę, bo tak ja sobie przypomniałem, że w sumie dobrym pomysłem byłoby zrobienie listy piopców. Bo w sumie tak, mam maskę, mam czapkę, mam łańcuch, mam gołąpa. Pasowałoby to spisać, żeby było wiadomo, o co chodzi. Dobra. Hidialiski. Wincy, hidialisku, wincy. Wincy. To się nadrząd, co? Dawaj overlorda, dawaj 2 overlordy. A ja się tu układ. Wy tam już startujcie powoli. Ty, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Kurwa, typie, czego to szukasz? Szczęścia. O, piogarnij się. Typie, please. Teraz pytanie. Ej, 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 po co wy tu stoicie w ogóle, typy? Do your fucking job, za coś wam płacę. W sumie wam nie płacę, bo jesteście wielkimi kosmicznymi robakami, ale... That's not the point. Dobra. Wyście go jeszcze raz strzelajcie, please. Dobra. Dobra. Woda. Łyk. Uśniem, bo uśniem. Dzisiejszy stream nie jest sponsorowany przez Cisywenkę niskoosodową, niegazowaną. Naturalna woda mineralna. Dobra, ty miałeś tu podlecieć. Tu musimy im spuścić hydrializki na łeb. To jest plan, to brzmi jak strategia. Tyk, tyk, tyk. Zbudujmy wieżyczkę, sztuk jeden, na wszelki wypadek, jakby nam znowu wylecieli z jawą. Mikrofonie, gdybyś mi przestał się gibać we wszystkie strony, to byłoby super. Więcej hidrializków. Dobra, stańcie wszyscy w jednym miejscu najlepiej, co? Nadrządcy kam. Please. I sobie po prostu lataj. Będzie git. Zapomniałem, zostawię sobie bota, który wysyła powiadomienie. Okej. Okay. Dobrze, to znaczy, że przynajmniej bot działa. It's something. Czy overlordu jeszcze nie ulepszyłem do końca? Dobra, to nie się ulepszają. Dobra, jak... In English, ale szczegóły. That's the point. I'm planning slowly to move to stream in English. I'm not great at speaking in English, but one day I will try to speak in English. Because fun fact, more people in the world, in the internet, speak English than Polish. It sounds like a bug in the Matrix that English is more popular than Polish, but it is what it is. Okay.
Okej. This is fine. This is totally fine. Evolution complete. But if I wait to steam in English, I'd need to change the language of the game. Because it's very confusing when I'm reading and listening to speech, to text in Polish, and try to speak English. It's very confusing and it's very mindfucking. Nuclear launch detected. Jesus! Mechanik! Sorry, nie będę pisać po angielsku, bo wystarczy często napisałem się w pracy. Dobra, czaję. Ej, mechanik, serio mi dałeś w tym momencie triazował sejsa, bo... Oni teoretycznie tutaj ten, nie mają bioni jądrowej, ale... Ale no. Zapalałeś mnie. RIP. RIP in pepperoni. Moje serce. Mechanik, why you do this? That's my job. Cieszenie streamerów to moja robota. Stop stealing my job. Nawet nie był jumpscare. Ale to był ten. To jest komunikat z tej gry. To jest bardzo z tej gry. I on oznacza tyle, że gdzieś na mapie ktoś się za chwilę rzuci broń jądrową na twarz. I ten, niby grał na tych, którzy teoretycznie mogliby to zrobić. Mogliby mi pizgnąć bronią jądrową. Zajęło mi jakieś, nie wiem, pół sekundy, żeby ogarnąć, że w sumie to nie mogą, ale no. Trzy misje wcześniej mi rzucili broń jądrową i teraz mam ten, no. Jestem straumatyzowany. No ja wystarczy? Może ich wystarczy, co? I co zapiszmy sobie? Finał, jaki finał? Nie garbię się. Kastuje się. The fastest way to learn English is to speak and read and write in English all the time. Okej. I'm shitposting on the internet. I'm writing with a lot of people in English, but writing in English and speaking English, those are a bit different things. And speaking in my opinion, is way more difficult. Especially that I speak funny and my accent is weird. Okay, one more. How many more do we need? You know how many? We need all of them. Okay, more hydralisks, Today, welcome to our team. Today we will speak Ponglish. We will speak English and Polish and maybe a little bit of French. Because why not? Duolingo team, let's go. Aha, to już jest full, okej. Okay. To też jest full. Ilu ich mamy? Za dużo. Gejzek, wyspany, wyeksploatowany, okej. Okay. Wiecie co? To wyspieprzajcie tu. Mamy więcej hydrializku, okej. Okay. Jakby coś poszło nie tak, jakbyśmy to musieli zrobić na dwa razy. Zbudujmy sobie jeszcze więcej. Właśnie zobaczyłam linki. Ja mam jakieś linki? Ja coś linkuję? Nie wiem. Nie mam pojęcia, co jest na moim własnym kanale. To jest w ogóle Pixiv, a to jest ten, do wrzucania obrazków. Wrzuciłem tam cały jeden obrazek, zdaje się. Nie gorbię się, jestem wyprostowany, jestem tak bardzo wyprostowany, że bardziej nie mogę. Proszę zignorujcie ten mój strzelający kręgosłup. Dobra, mamy 40 hydrializków, powinno być okej. Okay. Rozciąganie. Wiecie co, rozciąganie możemy zrobić inaczej. What if? Dobrze, jeszcze gramy z Teamera, tak? Visual joke. White. Dobra. Teamer jest ściągnięty. Można jechać dalej. Dobra, spuszczamy im duże ilości rebalów i rebali na raz. I liczymy, że to
Pozgrabi robotę. Drop them! Drop them! Onio! Onio! Wyborny zwagi, milordzie, dziękuję. Wymusiłem go w tej chwili. Będę to robił częściej. Dobra. Widzę, że to nie pójdzie tak obciup. Że tam będę musiał tak wjechać za dwa razy tak. Widzę, kurwa, jeden czołg. Jeden czołg. Dosłownie. Dwa, trzy, sześć, osiem. Dobra. Trochę więcej tych czołgów, co? Okej. To było 40 dialisków. Było. Więc za może wczytajmy to jednak. Błędy były poczynione. Wiecie co, jakby zastosować większą ilość strategii. I fucked up. Nie wiem, czy mogłem to zjebać bardziej. Pewnie by się dało, ale nie byłoby to proste. Co atakowane, że ziomy. Stop it. Spróbujemy im wjechać z dwóch stron naraz, bo dlaczego nie? Jolo, woda, pijemy, chluśniem. To mnie to atakuje znowu. Dobra, weekended. CMS mi przyszedł. Bateria wczoraj, okej. Ziomy, przestańcie mi niszczyć linię z zaopatrzeniem. To jest moja taktyka, ja tak zawsze robię. Dobra, jeżeli oni mnie atakują, to znaczy, że nie ma ich w bazie, prawda? Prawda? Zobaczymy, mam nadzieję. Podejdź bliżej, ziomie. Dobrze, mamy ich. Tego się na pewno nie spodziewali. Dobra, o nie, tu muszę robić Mikio. Mikuj. Kurwa, skąd ich tu tylu? Ej, chwila. Co tam się dzieje? Właśnie mi zabili cała magię znowu. Gdzie jest Wyłączyłem matematykę wczoraj, jak steamowałem Beat Saber'a i nie włączyłem jej chyba z powrotem. Bo pamiętam, że ją wyłączałem, bo to byłby problem, żeby... Ja właśnie znowu straciłem całe wojsko. Wiecie, co się robi, kiedy się straci całe wojsko? Trzeba zbudować więcej wojska. Mówię, że to nie byłoby tak... Nie byłoby prosto zjebać to bardziej niż za poprzednią próbą, ale daliśmy jadę. Ponieważ dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Zawsze jesteśmy w stanie zepsuć to jeszcze bardziej niż wcześniej. Dobra. Prościej byłoby to chyba faktycznie zrobić 3 grupy kontrolne mutalisków i im się wjebać mutaliskami, ale trudno. Tak jak robimy ultraliski, hydraliski, to robimy hydraliski. Okej. Okay. Wiecie co zrobimy? Zbudujemy sobie bazę w ich bazie. To jest plan. Shut up, Overmind. Nobody likes you. Gdzie wy tu idziecie, ziomy? Mieliście iść tu. Tędy. Podejdźcie tu. Oplujcie im ten czołg. Jednak dawaj partyzantkę. To mi dałoby się. Dałoby się zrobić coś na kształt partyzantki, ale... Nie chcę, jak? Chcę im zrobić bezczelny, chamski wjazd na chatę. Chcę, żeby się zeschiali na mój widok. Jest kolejny czołg, okej. This is fine. I don't like winning anyway. Ja mam pytanie.
A to za moment. Tego Titanika było słychać, bo u mnie go było słychać bardzo. Jednostki są atakowane. W SC2 1 na 1. W sumie kiedyś by można spływać. W SC2 w sumie chwilę nie działem. Nawet nie wiem, jak tam stoi sytuacja z patchami i z innymi rzeczami. No to widzę, że od kiedy zasadzie jest w to grałem, to wyszło kilka aktualizacji. Nie wiem, czy nie zacznę tej misji od początku. Czołgi są fajne, ale tylko wtedy, kiedy są pod moją komendą, a nie pod ich komendą. O tym ten, ze zgadywaniem się z ludźmi na Gianie to też mam taki problem, że ja mieszkam w domu dużo ludzi mam w domu, tak. I generalnie ja nie do końca streamuję wtedy, kiedy chcę, tylko po prostu streamuję wtedy, kiedy mogę. Kiedy mi wszyscy wyjdą łaskawie z domu, kiedy mam na przykład losowo godzinę, dwie godziny wolnego, że nikt mi w domu nie siedzi, to wtedy biorę i odpalam streama. Tak, wojsko się buduje 24/7 i ważne jest też, żeby ten, rzucać sobie, żeby nie mieć za dużo strojowców w magazynie, bo to znaczy, że jesteś noobem. Ale my gramy kampanię na streamie, a ja nie umiem w multitasking. Także ten, nie bijcie, ale it is what it is. Dobra, to wiemy, że tędy nie chcemy im wjeżdżać. Co, może jeszcze jeden desant? Tu liczyłem, że zbuduję sobie hajczegi, że zbuduję sobie wylęgarnię. Chyba jednak nie, chyba ten pan się nie uda. Wiesz co? Stój tu. Gdybym tu miał hidialiski, to mógłbym im rzucić imię na łeb. Zróbmy tak. Albo nie. Dobra. Aż będę się pokazać ci, na co mnie stać w ST2. O. Ja w sumie nigdy nie wyszłem poza platynę, także po mnie się nie należy spodziewać za wiele. Kurwa, czołg, słyszę czołg. Tu robi czołg. Stop it. Get the fuck out. Fuck me, fuck my life. Dziomy, desant, mówi wam to coś? Napierdala jeszcze czołgi. Ten, mówicie, że miałem magię przed chwilą. Nie byłem magię z Anliana. Więc zakończyłem się strojowce. A idzie mi ciężko. Marines, Mad Judex, Medivax. I... A, tu mam czwórkę, tu... Aha, dobra, bo mam popakowanych. Dobra. Widzę, że zjebałem tę misję. Podleć tu, zobaczymy, czy tam coś mają. Kurwa, typie, stop it! Zachciało się kurde diopów, zamiast normalnie jak człowiek zrobić gwiazd mutaliskami. Więcej czołgów, no ta, pewnie, dlaczego nie? Właśnie, czy możemy jeszcze przy tej misji zmienić taktykę, czy nam starczy pieniędzy? Pieniędzy mamy dużo w banku. Więc dlaczego nie? Najwyżej polegniemy w jednej misji na dwa różne sposoby. Bo jak się bawić, to się bawić.
Dobra, wy ich tu wypakujcie. Nie będziemy się bawić w desanty. Nienawidzę mutalisków. Nie wiem w sumie dlaczego. Po prostu ich nie lubię, ale... okoliczności nas zmuszają. O, iglico. Szybciej, bo nas stajanie zjedzą. Czekaj, mam 1800, mam już 4000. 4500. Starczy nam na 12 mutalisków, może wystarczy. Mutaliski, idealiski, zrobimy wjazd. Zobaczymy, może starczy. Jak nie, to zaczniemy od nowa. Musimy zdążyć do 19. O, buduj się. Mordo. Dobra, mutaliski. Powi więcej nadrządców. Mógłbym powieść więcej nadrządców, a mógłbym też wyznać trochę idealistów, żeby mi wzięły i zginęły. To też byłby niezły plan. Dobra, weź tu podleć. Gamerem być to nie takie hopsiu. Dzioma, wy się mieliście tu zbiegać, a nie w wylęgarni. Jesus. Zapierdalać. Czego tak skrzyczycie? To mogłem zrobić ten mech z Overlordem i spróbować ich podsnajpić. Ja chcę to zrobić? Czy chcemy się bawić w takie zagrywki? Pewnie, dlaczego nie? Dobra. Tu uciekaj. Dobra, let's go. Będziemy ich skubać kawałek po kawałku. Rozpizgaj ten czołg. Dziękuję. Jezu, ile mają tych magins? To nie tak, że grałem w tą misję prawie godzinę. Skąd mieli na tyle czasu, na tyle surowców? Powi więcej na... Ja zbudowałem. Kurwa, zmogę, na chuj. Idź na chuj. Nie powie więcej na rządzą, bo mi szkoda pieniędzy. Dobra, to jest what it is. Dobra, wiecie co? Robimy YOLO, robimy Leroy Jenkins. Jak nie wyjdzie, to zaczniemy od nowa. Tylko po prostu od razu pójdziemy w mutaliski i YOLO. Tak, weźcie się, zbierzcie tu. Biegnijcie tu. Biegnijcie i niech nic was nie zatrzyma. Nie zostałem jakieś niedobitki w Overlordach? Otóż nie. Strzelać, napierdalać, tak. Dobra, YOLO. Najwyżej, że zaczniemy od nowa. To ma być, to będzie. Skąd mają tyle zjaw? Kurwa, ja to tak trzeba było mutaliskami wjechać, a nie się bawić w desanty, w diopy, w niediopy. Człowiek uczy się na błędach. Człowiek inteligentny uczy się na błędach cudzych, ale ja do inteligentnych niekoniecznie należę. Dobra, rozwal wieżyczkę. Rozwal czołg. Zniszczę ten bunkier. Więc spróbujcie nie zginąć. Okej?
No co, zaczynamy od nowa, tak? Tak było mówione? Dobra, zniszczy wieżyczkę. Jak zniszczymy wieżyczki, to powinno być łatwiej. Bo tu generalnie nic nam nie może strzelić w górę teraz. Dobra, zbuduj mu taliska. Ty tu spróbuj zbudować hejczery. A patrzcie, oni teraz mogą latać i oni nie mogą nas zastrzelić, bo nie mają czym. Dobra, dwa ostatnie mutaliski. Ziomek, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Kurwa, nie uciekł. No trudno. Ostatnia nadzieja Zergów. Te dwa mutaliski. Że nie zginą. Jeżeli one zginą, to jesteśmy w dupie. Chciałem zrobić tę misję szybko. Ale nie, jednak nie. Miało być tak pięknie. I co, wy tam lećcie, bo... No offense, ale zostaliście wyprodukowani przez przypadek. Wiem jak to brzmi, dosyć okrutnie, ale... No to nowa baza wystarczy, zwłaszcza, że oni tu już się... Nie będą się tu już odbudowywać specjalnie, bo to tylko kampania. I to jest chyba trzecia czy czwarta misja i przejdziemy to rzutem na taśmę dosłownie. Już widzę, że tu już się nie budują. Także no. Jak do tego doszło, nie wiem. Czołgi o sobie dały znać. Co ja to zbudowałem znowu? A, dobrze. Dla odmiany kliknąłem do podobie. Ej. Wy tu już nie uciekajcie. Przerzuć robotników do nowej bazy, już przerzucam, już przerzuciłem, tylko ten, liczyłem, że to mi się szybciej wybuduje. Przynajmniej część robotników. Dobra, wy się tu budujcie. Tu już nie mam. Dobra, wy sobie tu lećcie. Tu niech mi lecą, wyeksploatowano. Gaz nam w sobie niepotrzebny, ale buduj ten szajs. Dobra, wy se lećcie. Wiecie co, tak szczycy złośliwości, moglibyśmy się tu wymaksować i im tu wjechać po prostu. Ale to w sumie widzę, że jeżeli oni tu faktycznie nic nie budują, to moglibyśmy wjechać po prostu tym, co mamy. Dobra, wiecie co, stańcie sobie tutaj. Myślimy tam o Overlorda. Tu i tu typie. Buduj dzionki. Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że to, co mamy, powinno wystarczyć. Wiem, że są atakowane, po tego to wysłałem, żeby patrzył, żeby się do czegoś przydał, żeby beknął w jego kierunku, żeby nam odsłonił ten kawałek mapy, żebyśmy mogli go opluć. Dobra, lećcie sobie tu. Do your job. Hit on them, biadajs. Nie, gaz mi niepotrzebny. Gazu mam za dużo. Ja buduj mu taliski, typie. Wy się tu zbiegajcie. Ziomek, pracuję nad tym. Ja myślę, że szczerze to myślałem, że jeszcze będą się coś budować, bo oni tutaj mieli wszystko. Jadki. Na koniec sobie zmieńmy nutę. Nie słychać tej nuty, bo ktoś tu drze pizdę. Do ich job. Mam jeszcze coś, co mi bić. Niekoniecznie.
Dobra, to jest po prostu kwestia, żeby rozjebali wszystko do końca. Dobra, czy ja w moim tempie, z moim skillem, zdążę zrobić kolejną misję? O, to jest pytanie. Zobacz, że następna misja to jest... Jeżeli 15 minut, a potem jest w Albadze. Po co możemy to zrobić? Nie będziemy się bawić w jakieś taktyki, w których nie potrafimy wykonać, po prostu zrobimy to na Hama, na następną misję. Jeszcze coś tu jest? A, jeszcze tu, o Jezu, dobra. Nagrada God, dzięki. Dzięki Morda, że jesteś pomocny. Jednostki utracone, 117. Okej. Okay. A surowce, łącznie zużyto. Dużo. 37 minut, matko boska. Jogajmy. Dobra, może zdążymy następną. Będzie ten, ważna rzecz fabularnie. Mamy filmiki. W ogóle większość tych filmików była nagrana, była zrobiona zanim ta gra powstała. Zanim tam wymyślili fabułę do tej gry. One po prostu są wklejane tak, żeby pasowało mniej więcej. Ewentualnie ta misja fabularnie robili mniej więcej tak, żeby pasowały do filmików, które powstały wcześniej. Jimmy! Where are you? Dziecko Joje, główne skupisko Uli, planeta Czaj. Nie gajbie się! Już się piastuje! Woda, huśniem. Najwspanialsze stworzenie zostało uwolnione. O czym ty gadasz, człowieku? Przecież jestem tutaj. Siedzę tu, przed tobą. Kroń po czwarkie, dopóki nie zakończy przeobrażenia. Okej. Okay. Co pamiętam, to te ataki tu nie były zbyt intensywne. Ale żeby nie było za dobrze... Nie mamy ani jednej dionki. Ani jednej. Ani jednego rebola. Siema Jimmy. Co tam słychać, Magdo? Wszystkie załogi, zachować spokój i wypatrywać celu. Pamiętajcie, walczymy nie tylko z zergami. Nasz stary, dobry, znajomy generał Duke też może się tutaj czaić. Oby ta eskapada nie okazała się pomyłką. Jimmy, please. A, mamy dionki. Jezu, jestem ślepy. Lepiej streamy. Wiecie co, dajcie mi królową. Ej, kiedyś tą misję udało mi się zrobić w ten sposób, że... samymi królowymi. Że po prostu rzucałem nie usiedlenie, tylko powicie pomiotów. I po prostu całą mapę udało mi się... Znaczy no, nie całą mapę. Centrum dowodzenia udało mi się zniszczyć samymi pomiotami. Jest to możliwe, da się to wykonać. Dobra. Dionki. Rzucaj, opluj go, szybko. Dobra, opluj to. Dobra, będą nam teraz będą nam zwiedzać mapę, będą nam odsłaniać mapę, tak. Wy, patrzcie tu. Ty spróbuj nie umrzeć, typie.
Jezu, ale przydałby mi się guzik na ten zaznacz wolnego robotnika, bo to jest chyba najpiękniejszy przycisk, jaki wymyślono w HTS-ach. Ej, 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 tu mamy nieoplutego, nieoplutego, nieopluty. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, opluted. Więcej minerałów, więcej minerałów. A zejdni wszyscy, że o matko. No i w ten sposób będziemy mniej więcej widzieć, kiedy będą nam robić desant. Że powinniśmy byli widzieć, ja nie będę widział, bo jestem ślepy. I oczywiście nie będę patrzył na minimapę, bo na minimapę, żeby patrzeć na minimapę, trzeba mieć specjalne pozwolenie, którego ja niestety nie posiadam. Mam ja na bić gnoja. Oczy. Nie mamy nawet ten spawning pula, okej, okay, okej. Okay. Nie mamy nawet jak zbudować wieżyczki. Matko, ilu ich tu? Możemy tu zrobić bazę. Tylko nie wiem, czy chcemy. Spawning pool, yes please. Pominęły jały, zadupcaj typie. Komory ewolucyjne. Czy chcemy komory ewolucyjną? Żeby mieć leży, to... okej. Okay. Jezu, ilu ich tu? Jesus. Do wieżyczek, do wieżyczek. Podpiewajcie ich do wieżyczki, ziomy. Tu, tędy, tędy. Panowie, panowie, tędy. Okej. Okay. Potrzebujemy więcej wieżyczek. Tak, zdecydowanie. Podziemna kolonia zajgów. Potrzebujemy więcej wojska, bo tu mieliśmy... Zeglingi, ale fun fact, jeżeli mamy zeglingów. Dobra. Buduj tu. Wy się opierdalacie, ty się opierdalasz. Zbuduj tu. I powinno być git. Tak. Noga hydralisków też się przyda. To też się przyda. Zrobimy to na Hama. Zrobimy to tak, jak powinniśmy zrobić poprzednią misję, czyli budujemy chmarię mutalisków i po prostu wjedziemy im butem na jej. Ja wiem, że to niby dużo wieżyczek i tak dalej, ale jeżeli zrobimy odpowiednią liczbę, wyprodukujemy odpowiednią liczbę tego tałtajstwa, będziemy w domu. Dajcie ilość. A, nie jakość. Tak, trochę chwialisków do obionej bazy. Musimy jeszcze przetrwać 3 minuty. A co ty robisz, chłopie? Leny, no! Why do this? Stop it! Stop. Stop. Zostańcie bić moich pracowników. Czy tu chcemy się rozłożyć? Jeszcze jak? Komory brzuszne to się nazywa, okej. Okay. Badacie hit... Wybujemy więcej minerałów. Okej. Okay. Niech wam będzie. A, tu też potrzebujemy minerałów, ta? Dobra. W sumie Kerriga nam będzie... O Jezu, ale spoiler. Ach, niemożliwe. Będziemy mieli czym bionić bazę za moment, tak. Dobra, tu się ulepszyło, tu się ulepszyło, easy. Jak utopię do wegi... A, to mi się nie ulepszy... Nie ulepszyło mi się jeszcze. Jezu, 200 minerałów to kosztuje. Zdzierstwo. Winty minerału, wincy. Buduj. Ile mi tu lata w ogóle? A no tak, dziwię się, że nie ma minerałów, jak mi lata... Jak mi lata po minerału 5 dzionek.
Takim Tajanom nikogo tu nie ma. Puściłbym Gifa z Najmanem. Mówię to, o tym, że ale nikogo tu nie ma, ale... Nie mam go pod gienką. Dobra, do roboty, do roboty. Wy tego nie widzicie, bo mam założoną maskę, ale byłem strasznie zaszokowany, kiedy z tej poczwarki wykluła się Sara Kerrigan. I myślałem, że zabiliśmy, znaczy nie zabiliśmy. Myśleliśmy, że została zabita na amen, ale nie, jednak nie, jednak przeżyła. Zabiliśmy ją, ale przeżyła, tak. No więc chodźcie tu. A ta podróż trochę potrwa. Dobra, w międzyczasie możemy... I co? Wskoczcie sobie jeszcze wy. Jeszcze jeden się zmieści na wszelki wypadek. Wiecie co zrobię? Nie pamiętam, gdzie miałem... Nie będę mówił, co miałem. No, także tego. Dobra. W końcu doleciał. Nie wiem, co zajęło, ale dotarł na miejsce. Dobra. Zbuduj na wylęgarnię. Mordo, mordeczko. A wy tu po prostu stójcie na razie. Utaliski, goń, goń, goń. Wiecie co? Minerał, okej, okej. This is fine, I can wait. No problemo. Znowu szukam jakiś atak teoretycznie, z tego co widzę, okej. Dobrze, zrobimy to mało kreatywnie. Zrobimy to tak mało kreatywnie, jak tylko się da. O kurwa, ilu ich tu? Wy uciekajcie, a wieżyczki będą bić. To jest plan. Kurwa, taktyk. Dobra, to jeszcze będzie się jeszcze chwilę budować, co? Nie będę powiedział więcej nadrządców, bo za chwilę mi się zrobi wylęgarnia. Pitne, co? A tu będziemy więcej potrzebowali po gazu, żeby latało. Okej, okay, okej. Okay. Będziemy potrzebowali dużo gazu. I co? Leć po gaz. I teraz dopiero zbudujemy narządce. Pominę gałki, goń, goń, goń. Jeżeli mamy teraz chwilkę czasu, godzinkę, może dwie. Zanim zrealizujemy swój kapitalny plan. A te kampanie w tej jedynce to się gra strasznie powoli. Dobra, wy się też ustawiajcie do wylotu powoli. I się schowaj. Budujmy to. Właśnie, potrzebujemy więcej wespanu. Nie mamy wespanu. Buduj ten... Buduj ekstraktor, typie.
We need that shit. Dobra, pogas, gońcie. Wieżyczki by się przydały, co? Na wszelki wypadek, tak zwane. Musimy to zacząć ulepszać, bo to jest diogie i się ulepsza długo, więc musimy to... Możemy tam marnować czasu w iglicy. Dobra, zapieprzaj. Nie możemy budować wieżyczek, które szczelają w górę, bo zapomnieliśmy zbudować komory ewolucyjnej. Tak. Brawo my. Dobra, to budujcie dionki. Więcej minerałów, więcej nadrządców, więcej wespanu. Więcej czasu, więcej wszystkiego. Dobra. Jeden do minerałów. Jeden do gazowni. Ile tu mamy jeszcze gazu? 1500. Nie za dużo. Ile mamy tu? 5000. Tu mamy więcej. Powijam. Powijam, typie. Dlaczego ty stoisz? Aha, bo zacząłem nim budować i mi brakło minerału. Okej. Dobra, buduj. Buduj ten czas. Ilu tu lata? Tu lata 7. Bez szału. Tu lata 2. Dobra, poleś tu sobie typie. Chcemy zbudować coś przeciwlotniczego. Pewnie, dlaczego nie? Cyk. Czy coś nam tu spuszczam na łeb, tak. Jeden wypalacz to... Jeden wypalacz to mogą, wiecie, co zrobić. Otóż nic. Dziękuję za uwagę. To był wykład Zenka na temat Sakiafta. Cyk. Nadrząd, nie nadrząd, co? Nadświadomość, please. Więcej minerałów, pracuję nad tym, powiedzmy. By się jeszcze jeden przydał, żeby mieć pełną grupę kontrolną. Ale widzę, że muszą mnie denerwować nawet w tej materii. Leś pogas. Ewolucja zakończona. Tu musimy dać na +2, +2 to jest co? Chcemy atak czy chcemy pancerz? Oczywiście, że chcemy atak. Wiem, że pewnie mógłbym to robić efektywniej, ale it is what it is. Dobra, mam pierwszą grupę kontrolną, no, jeszcze dwie. No to już powinno pójść szybciej, bo powoli. Powoli sobie ogarniamy dwie bazy już. Tu nam latają. Też już śmigają. No starczy pieniędzy, powinno nam starczyć. Tu mamy dużo minerałów, także... Dobra, dwóch pominerały. Jeden do gazu. Jezu, jeden do gazu. Brzmi trochę źle. Do gazowni, powiedzmy tak. Może będzie ładniej. Dobra, to tu będziemy budować motaliski, a tam będziemy budować nadrządców. Powijam tych nadrządców, typie. Zaufaj mi.
Czy to mam łucielski? Tu nie mam łucielskiego, to mam tylko wykrok do. Okej, okay, okej. Okay. Jaki miał być? Ale according to the plan. Totalnie, totalnie według planu. Znowu się lepszy. Za dobrą chwilę. Dawaj tego mutaliska, człowieku. Nie mamy całego dnia. Musimy się uporiać w 20 minut. A potem musimy zrobić gajda do kogoś. Jeszcze nie wiem do kogo. Zobaczymy, kto będzie streamował. Dawaj mutaliska. Dawaj dwa mutaliski. Stać nas na... Nie na wszystko. Stać nas na dwa mutaliski, dokładnie. Nie na trzy. Nie na jednego, tylko na dokładnie dwa. W ogóle zobaczcie, jak ta larwa jest uśmiechnięta na tym rysunku. Nigdy nie będziecie tak weseli jak ta larwa. Znowu zbudowałem te kamikadze przypadkiem. Dobra. O, cyk. Mamy 9. Dobra, mamy drugą grupę kontrolną. Ulepszy mi pancerz. Będą umierać? Dalej będą umierać, ale będą umierać troszkę wolniej. To zbuduję wyrokda. Tu pogas. Mógłby jeszcze ktoś skoczyć, szczerze mówiąc. Weźcie ich tutaj gdzieś postawcie. O, ty wpyty. O, ty panie. Wieżyczkę mi zepsuli. Chuje. Tak się nie robi. Myślałem, że jesteśmy kolegami. Dobra, ty idź po gaz, ty idź po gaz. Atakowane w dupie, nie atakowane. Salam atpagi, salam alejkum. Co tam Tom? Co tam słychać Tomie? Jak tam... Czwartek, tak, dzisiaj jest czwartek, nie piątek, czwartek, jak tam czwartek? Jakie ten, jakie typy na ligę konferencji, bo dzisiaj gra... Losowanie Ligi Mistrzów właśnie trwa, właśnie, bo to przecież Liga Mistrzów się zaczyna, bo tu jeszcze... Tam widziałem artykuł, że Jan Kliment zakwalifikował się do Ligi Mistrzów z Wiktorią Pilsną. Bo fun fact, Jan Kliment grał w Wiśle Kraków i Jan Kliment z Wisłą Kraków spadł do pierwszej ligi. Teraz będzie grał w Lidze Mistrzów, chłop. Także jeden z Janów Hengeri, że nie życzę chłopu źle. Dobrze, że mu się wiedzie, ale piocha mat. Tam widzę jeszcze, że ten, że Kopenhaga gra, że będzie Giabagia grał w Lidze Mistrzów. Milik będzie grał w Juventusie. A dzisiaj są, ten, zacząłem mówić, dzisiaj są mecze Ligi Konferencji. O 19 gra Jaków, a o 20:30 gra Lech. Także dlatego musimy się wyrobić ze streamem do 19. A to już będziemy za chwilę kończyć, nie będziemy się bawić w jakieś fancy, skomplikowane śmieszko strategie, tylko po prostu będziemy... Zrobimy dużą chmarię komariów i im tam wlecimy. Ale że 27 zrobiłem? O ja pierdolę. Czego 27 zrobiłeś? Czy istnieje możliwe, że mi powiedziałeś, a ja zgubiłem wątek? A, Kili. A to ten, to Giaty. A w co tam grasz? To mi nie wiem, wolę nie zgadywać, bo powiem, że w Lola i ktoś się będzie mógł objaździć, bo niektórzy nie lubią bardzo Lola. Ja znowu zbudowałem Scourge. Zdupiać z tym. Idźcie, idźcie, umrzyjcie. Zapychacie mi tylko zaopatrzenie. A, Pixel Gun 3D, okej. Okay. Lol, co to takiego? O, dobrze, tak trzeba. Mechanik mój człowiek.
Ciekawe losowanie Ligi Mistrzów dla Mikaelowego, ale bez spoilera. Spoilerigu, nie bój się. Jestem ten. Spoiler proof. W ogóle ja nie rozumiem trochę. Tylko FPS albo NFS, no. Moby? Jakie tam moby? Na co komu moby? W sumie grałem kiedyś w Heroes of the Storm, ale to było dawno temu. Milik versus PSD, lewy versus Bayern. Ej, to... To grupy wyglądają ciekawie. Tak. Ja dalej nie rozumiem, co Milik robi w Juventusie. Ale jeżeli Juventus stać na wyrzucanie hajsu na rezerwowego, bo on nie wydaje mi się, żeby był kimś więcej niż rezerwowym tam, to niech im będzie. Przynajmniej będziemy się mogli pochwalić, że mamy drugiego Polaka w Juventusie. Polak Giodak w Juventusie to jednak zawsze brzmi ładnie. Dobra, zrobimy sobie jeszcze jedną grupę kontrolną. I spróbujemy zrobić right click to win. Potem będzie trzeba jebać kolację, odpalić mecz, porobić klipy, pogarniać rzeczy na streama, bo muszę jeszcze... Okazało się, że ten... Niektóre sound alerty mi działają, niektóre mi nie działają. I nie mam pojęcia, na czym to polega. Któryś mi tam nie działał. Nie pamiętam, który. A, wyłącz to. Co mi tu lata znowu? I zmienia lata. Latają mi puste transportowce. Aha, bo wesoło mi się znowu skończył, ta. Tu wyeksploatowano. Tu mam jeszcze dwa kafle, okej. Za dużo sobie nie pobudujemy teraz. Dobra, dead. Więcej wyspanu. No dobra. Raz, dwa, trzy. Za chwilę będzie cztery. Mam nadzieję. Ziomy, nie mogę wydobywać go szybciej, bo to już mi lata optymalna liczba robotników. No miał cyk. Nie wy, Jane Boskie, nikt was nie lubi. Co wy tu robicie w ogóle? Get the fuck out. Dobra, cztery, okej. Dobra, zapisz. Robimy right click to win. Tu je mamy rozwalić. Mamy rozwalić jasno-niebieskie. Let's go! Raz, dwa, trzy, cztery. Look at them. They're beautiful. Ta. Już połowa zginęła, ale mniejsza z tym. Easy. Saro, to naprawdę ty? Częściowo. Teraz jestem kimś więcej, Jim. Nie powinieneś był tu przybywać. Tak było. Kiedy przebywałam w poczwarce, instynktownie sięgnęłam myślą do ciebie i Arcturusa. Najwyraźniej przysłał tutaj Duke'a, żeby mnie pojmał. Ale to już przeszłość, Jim. Teraz jestem Zergiem i bardzo mi się to podoba. Saja. Ty sobie nie wyobrażasz, jakie to uczucie. Zjedz Nikkeksa, bo zaczynasz gwiazdożyć. Woda. Łyk. Luśnię, bo uśnię. Dobrze. Osiągnęliśmy cel. Zdążyliśmy zrobić tę misję przed 19 i udało nam się nie skompromitować.
Tak jak na poprzedniej misji. Zwycięstwo. Nobia. Piotr, tak jak było mówione, dzięki za teamka, dzięki za wpadnięcie, dzięki za wodę. A zobaczmy, kogo możemy zgajdować. Kto tam streamuje? Jajd? Tak, będzie Jajd. Jak masz jakiś pomysł do kogo, to możesz rzucić hasło, możesz rzucić kogoś. A jak nie, to wjedziemy do Kamelonki, bo Kamelonka to była przed chwilą. Kamelonka rzuciła Pajamaja Dimami i myślałem, żeby wjechać do Kamelonki. Chyba, że masz inny pomysł. To wtedy pójdziemy tam, gdzie ty... A ja na Tenchi. W sumie można. Dlaczego nie? Ona widzę, że ma dużo osób. Widzę, że jest sobie Lubomirkę. Model. Okej, dobra. To... Mamon? Mamon w fałce. Dobra. Mamon ilu ma ludzi? Zobaczmy. Idziemy tam, gdzie jest mało ludzi. Mamon ma zajęć, zaczynam. Mamon nie wiem, co robi, bo... A, wie jak czatu. Dobra, możemy wjechać do Mamona. Dobra, Slash. Jajc. Mamon w VT. I let's go. Trzech widzów jest gotowych do jajdu na kanał Mamon VT za 5 sekund. 4, 3, 2, 1. Let's go. O kurde, dziękuję za rajda. Zenek Kun. Bardzo dziękuję za rajda i wielkie serducha dla wszystkich rajdujących.